Ej, włączysz klimę? Ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Poza tym serio? Co serio? Google, włącz klimatyzator. W dzisiejszym odcinku funkcja Voice Control, czyli jak sterować klimatyzacją Hisense za pomocą głosu. Zobaczymy, jak to działa w praktyce. Pokażemy, jak skonfigurować system i poznamy wady oraz zalety takiego rozwiązania. Na pewno pamiętasz, jak mówiło się, że smart home to przyszłość. Smart home to nie jest przyszłość, to teraźniejszość. Coraz częściej w naszych mieszkaniach czy też domach, a nawet też w biurach montujemy inteligentne systemy, dzięki czemu ułatwiamy sobie życie. Mamy już inteligentne oświetlenie, inteligentne grzejniki, inteligentne sprzęty, chociażby takie jak lodówka czy pralka, a nawet ostatnio widziałem kostkarkę do lodu, która też już była podpięta do smart home. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego twój klimatyzator też nie miałby być inteligentny, czemu nie mógłbyś sterować nim głosowo, ustawiać harmonogramów zdalnie. Właśnie w klimatyzatorach Hisense jest ta możliwość i możesz również dzięki smart home sterować nimi głosowo. Włączamy aplikację Connect Live, następnie z menu wybieramy asystent głosowy i mamy dostępne dwa systemy, Alexa i Google. Okej, zobaczmy, jak to działa w praktyce. Wystarczy, że masz w swoim domu, mieszkaniu czy też biurze smart home i wtedy możesz, tak jak wcześniej pokazaliśmy, dołączyć do niego klimatyzator Hisense. Potem wystarczy, że wypowiesz prostą komendę, a twój klimatyzator już będzie wiedział, co ma zrobić. Na przykład, okej, Google, gorąco mi. Rekomenduję dużą porcję lodów. Okej, Google, naprawdę mi gorąco. Gdzie chcesz się schłodzić? W biurze. Następnie, jeżeli chcesz zmienić nastawioną temperaturę, niezależnie czy w górę, czy w dół, znowu wystarczy, że tylko to powiesz. OK, Google, ustaw temperaturę na 22 stopnie. OK, nastawiam urządzenie Hisense na 22 stopnie. Jest mnóstwo komend, które możesz wykorzystać, właściwie wszystkie, które obsługuje twój asystent. Pokażę ci jeszcze jedną z nich. OK, Google, wyłącz klimatyzator za pół godziny. OK, zaplanuję wyłączenie urządzenia Hisense o 16:18. Jak widzisz, to bardzo proste. To jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Zacznijmy od zalet. O nich można długo opowiadać. Dzisiaj przedstawię Wam trzy najważniejsze. Po pierwsze, wygoda. Wyobraź sobie, że wracasz do domu, ręce zajęte zakupami, a tu wydajesz komendę głosową i klimatyzator zaczyna pracować. Po drugie, spokój w domu. Już nigdy nie stoczysz walki o pilota, bo twoim pilotem są strony głosowe. Po trzecie, dostępność, czyli ułatwienie dla osób niewidomych, dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób starszych, dla których korzystanie z małych guziczków na pilocie może być bardzo skomplikowane. A z wad widzę tylko jedną. Jeśli powiesz niewyraźnie, to ciebie nie zrozumie i będziesz musiał powtórzyć. Jeśli spodobało ci się sterowanie głosowe i chciałbyś z niego korzystać, pamiętaj, że twój klimatyzator musi mieć wbudowany moduł Wi-Fi. A więcej o tym w tym filmie.